imieniu wszystkich rodziców serdecznie witam dyrekcję, szanowne grono pedagogiczne i wszystkich zaproszonych gości. Ale przede wszystkim witam Was, kochana młodzieży. Wyglądacie pięknie i wspaniale. Studniówka, 100 dni do matury to dużo dla jednych, dla drugich mało. Rozpoczyna się symboliczne odliczanie. Jednak my zaczniemy odliczać od poniedziałku. Dziś przed Wami jedyna, najpiękniejsza, niepowtarzalna noc. Wierzę, że będzie to piękna noc, wspaniała, która na zawsze zostanie w Waszej pamięci. Życzę Wam i wszystkim gościom wspaniałej zabawy. Bawcie się, ta noc jest Wasza. Szalony bal studniówkowy niech będzie wytchnieniem przed trudami majowego zadania. Życzymy Wam więc niezapomnianych wrażeń z dzisiejszej nocy oraz pomyślności na maturze. Dziękuję. W imieniu wszystkich tegorocznych maturzystów dziękujemy Państwu za przyjęcie zaproszenia na nasz bal studniówkowy i uświetnienie swoją obecnością tej wyjątkowej dla nas nocy. Na ten wieczór czekaliśmy 3, a nawet 4 lata. Dlatego chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego niezwykłego wydarzenia. Rodzicom, pani dyrektor, naszym oddanym wychowawcom, nauczycielom oraz koleżankom i kolegom. Ponieważ już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych, dziś niech nam będzie wolno wszystkich zebranych zaprosić do radosnego tańca trwającego do białego rana. Życzymy Państwu cudownej zabawy, niezapomnianych wrażeń i wzruszeń w niezwykłej scenerii stworzonej na dzisiejszą uroczystość. Panią dyrektor zaś prosimy o oficjalne otwarcie balu studniówkowego. Zostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy.
ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze wkroczyliśmy dziś do miejsca czarownego, można powiedzieć kosmicznego, do sali balowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, która staje się dziś najpiękniejszym miejscem dla uczestników studniówki 2013. Moi drodzy, nie sposób stwierdzić, kiedy i gdzie odbyła się pierwsza studniówka. Być może jej pierwowzorów można się doszukiwać w jakichś żakowskich zwyczajach. Jednak w formie tanecznej zabawy poprzedzającej maturę nie mogła zaistnieć wcześniej jak w 1812 roku. To właśnie wtedy reformator pruskiego szkolnictwa Wilhelm von Humboldt ustanowił egzamin dojrzałości. Początkowo niewiele szkół średnich miało prawo do ich przeprowadzania. Świadectwo maturalne było nie tylko przepustką w dorosłość, ile gwarantowało dobrą pracę. Uświadomienie sobie tego faktu mobilizowało młodych ludzi do porzucenia rozrywek w okresie poprzedzającym egzaminy i do intensywnej nauki. Dlaczego za okres ten przyjęto 100 dni? Być może ten okres 3 miesięcy został uznany za wystarczający na powtórzenie i doszlifowanie swoich wiadomości. Być może czas wyznaczało europejskie zamiłowanie do okrągłych liczb, że setny dzień przed egzaminem uznano za ostatni dzień młodzieńczej wolności i ostatniej zabawy pod kuratelą dorosłych. Stąd nazwa studniówka. W kalendarzu każdej polskiej szkoły studniówka jest dniem zdecydowanie świątecznym. I w tym świątecznym dniu witam serdecznie gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Drodzy Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że jesteście z nami. Jest mi niezwykle miło powitać pana burmistrza miasta Pionki, pana Marka Janeczka. Witam bardzo gorąco przewodniczącego Rady Miasta Pionki, pana Bogdana Tosze. Witam naszego sąsiada, najbliższego sąsiada, ale jakże miłego, księdza kanonika Stanisława Bujnowskiego. Bardzo gorąco witam przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły, panią Renatę Brus. Szczególnie serdecznie witam wszystkich rodziców uczniów klas maturalnych, sprawców dzisiejszego balu. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Witam grono pedagogiczne oraz pracowników administracji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z bliskimi sobie osobami na czele z panem Tomaszem Śmietanką, Jackiem Karasiem i Franciszkiem Bobolą. A w imieniu nas wszystkich tu obecnych bardzo serdecznie witam maturzystów 2013 wraz ze swoimi osobami towarzyszącymi. Mam przyjemność powitać klasę czwartą HT wraz z wychowawczyniami panią Dorotą Jolczyk oraz panią Anną Wolkowską. Witam klasę czwartą TKŻ z wychowawczynią panią Anną Góralską.
czwartą TPL z wychowawczynią panią Sylwią Hajdułą. Witam klasę trzecią LOP z wychowawczynią panią Dorotą Bzikot. Witam równie gorąco klasę trzecią LOW wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Jaśniewską. Witam serdecznie przedstawicieli klas przedmaturalnych. Ponoć żadne wydarzenie nie istnieje, gdy nie sfiluje go telewizja. Witam więc kamerzystów, fotografów, reporterów oraz zespół muzyczny Gama, którzy uświetnią i uwiecznią naszą dzisiejszą uroczystość. W radosny nastrój dzisiejszego wieczoru zostaliśmy wprowadzeni tańcem narodowym polonezem do muzyki Wojciecha Kilara, przygotowany choreograficznie przez panią Iwonę Sekułę, taką naszą Iwonę Pawlowicz. A jesteśmy, szanowni państwo, w kosmicznej scenerii, którą przygotowali maturzyści pod bacznym okiem swojego prezesa Daniela, wychowawców oraz rodziców. Szanowni państwo, pierwszy prawdziwy bal. Szykowne kreacje, eleganckie fryzury i garnitury. Widzę, jak wychowawcy i rodzice ze zdziwieniem obserwują dokonującą się dziś metamorfozę tych głównych aktorów. Miejsce niedojrzałej jeszcze wczoraj młodzieży zajęli dorosłe kobiety i postawni, przystojni mężczyźni. Zniknęli jak za dotknięciem kosmicznego pyłu uczniowie, a pojawili się dorośli ludzie, którzy już poważnie zaczynają patrzeć w przyszłość. Drodzy maturzyści, pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, a także wiarą w sens pokonywania trudności oraz w to, że często nawet najbardziej szalone marzenia mogą się spełnić, a wystarczy tylko chcieć. Chciałabym życzyć wam spełnienia tych najskrytszych marzeń, zrealizowania wyznaczonych celów, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę wybrać, odnalezienia tej właściwej. Tej, która przyniesie wam zadowolenie. I nie zapominajcie, że my, nauczyciele, będziemy was zawsze wspierać i będziemy się cieszyć z waszych sukcesów i dokonań. Zanim jednak będziemy mogli być z was dumni, z waszych osiągnięć, chcemy dziś z podziwem patrzeć, jak wspaniale bawicie się na balu studniówkowym. Młodzi, radośni, beztroscy, a jednak już dorośli i odpowiedzialni. Szanowni państwo, występując przed jakże zacną i wymagającą publicznością, bawcie się dobrze. Życzę wszystkim wyśmienitych humorów i niezapomnianych wspomnień, a spełniając życzenie tych pięknych tu dam i sympatycznych młodych panów, wasz pierwszy bal, studniówkę 2013, uważam za otwartą. Chciałabym jeszcze tylko z tego miejsca serdecznie podziękować Kasi Tokarskiej, że przyjęła moje zaproszenie do tego, żeby
zaśpiewać tu przepiękną pieśń, której słowa napisała Agnieszka Osiecka, a wykonała w pierwowzorze Kalina Jędrusik. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Panie Burmistrzu, zapraszam. Pani Dyrektor, szanowne grono, kochani rodzice, wspaniała młodzież. Kiedy na Was patrzyłem, oniemiałem ze wzruszenia, że tak potraficie wspaniale tańczyć. Kiedy można oceniać w kategoriach od 1 do 6, oceniłbym na 6. Belfrowie, kochani, oni zdadzą maturę na 6, a dzisiaj bawcie się do białego rana. Niech żyje studniówkowy bal. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Thank you.
Zawsze lepiej dłoń.
Dwa.